30 maja, młodość. W czasie jubileuszu kapłańskiego jednego z jezuitów, kaznodzieja, który miał wygłosić kazanie na cześć sędziwego jubileata, wprawił wszystkich w zdumienie. Zamiast przemówienia wychwalającego zalety nobliwego księdza, powiedział następujące słowa: jakości kapłaństwa nie mierzy się długością lat. Jakości kapłaństwa nie mierzy się nawet ilością spotkanych ludzi, wybudowanych kościołów, napisanych kazań i funkcji, które przypisane są do naszego zakonnego życia. Kapłana nie ceni się za to, że obchodzi kolejny okrągły jubileusz. Przed Bogiem to się nie liczy. Jakość kapłaństwa mierzy się czymś zupełnie innym. Dobry kapłan to taki, który promieniuje modlitwą i dobrocią. To kapłan, który poprzez swoją łagodność i zaangażowanie przypomina apostoła Chrystusa. Dobry kapłan jest drugim Chrystusem, znakiem Bożej obecności. Dlatego dobrym kapłanem może być zarówno młodzieniec, jak i staruszek. Historia biblijna zna wielu młodych, którzy przeżywszy lat niewiele, osiedli mądrość i wiarę przewyższającą mędrców i starców. W taki sposób Samuel został wybrancem Jahwe, Dawid królem, Jeremiasz prorokiem, Maryja matką Syna Bożego. Także historia Kościoła wspomina młodych ludzi oddanych Bogu: Alojzego Gonzagę, Stanisława Kostkę, Karolinę Kuskównę, Karla Kutis, Helenkę Kmieć. Cóż oni mogli wiedzieć o życiu? Zapewne pytali starsi od nich. Święty Paweł jednak przypomina, że jak młodym nie wolno lekceważyć starości, tak starszym nie wolno lekceważyć młodości. Pisze przecież do młodego Tymoteusza w ten sposób: niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Takie też było życie tych osób. Alojzy nie dożył starości, bo Bóg postawił go przy chorym na dżumę. Stanisław Kostka nie zaznał starości, bo pokochał tak mocno, że pękło mu serce. Karolina Kuskówna ocaliła swoją młodość i nie wiedziała, co to starość. Karlo Akutis, licealista, autor katolickiego bloga, umierając na białaczkę, ofiarował swoje życie za Kościół. Wreszcie Helenka Kmieć swoją miłość ofiarowała misjom katolickim i pozostała wiecznie młoda. Często o tym zapominamy, ale w momencie zwiastowania Maryja miała zaledwie kilkanaście lat. Bóg wybrał młodość, aby dała odpowiedź na wezwanie Bożej miłości, która pragnęła zbawienia dla świata uwikłanego w grzech. Młodość rządzi się swoimi prawami. Może właśnie dlatego odpowiedź Maryi jest tak pełna szczerości i otwartości na Boże działanie. Może gdyby wszystko wydarzyło się później, trudniej byłoby powiedzieć: niech mi się stanie. Na szczęście młodość Maryi była dobra i szlachetna. Dzięki niej świat mógł zobaczyć Zbawiciela.